RTBS oferuje bezczynszowe mieszkania na sprzedaż w nowej kamienicy zlokalizowanej w centrum Lubina przy ulicy Bema. Najwyższy standard, stylowa architektura, windy, garaż podziemny, atrakcyjne ceny. Szczegóły oferty dostępne są na stronie www.rtbs-lubin.pl lub pod numerem telefonu 76 746 3255. Sprawdź naszą ofertę. Kino Muza w Lubinie w dniach od 4 do 14 listopada zaprasza na polski dramat Ida, zdobywcę 9 nagród na tegorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, w tym dla najlepszego filmu. Bilety w cenie 15 i 17 zł przez cały tydzień. Godziny seansów na www.ckmuza.eu. Dobiega końca październik, miesiąc walki z rakiem piersi. Przy tej okazji warto zajrzeć do statystyk. Wynika z nich, że co czwarty Europejczyk zachoruje na raka, a co piąty umrze. Nowotwory doganiają pod tym względem choroby układu krążenia, które są plagą ostatnich dekad. Rak piersi zabija rocznie 5 tysięcy Polek. Mężczyźni zapadają najczęściej na raka płuc i jelita grubego. W tym czarnym scenariuszu jest jednak światełko w tunelu. To coraz powszechniejsza profilaktyka, która przynajmniej pod względem raka piersi zaczyna przynosić efekty. Pomagają wszelkiego typu akcje profilaktyczne, które nasilają się szczególnie właśnie w październiku. Ponad 15,5 tysiąca Polek rocznie dowiaduje się, że ma raka piersi. 5 tysięcy z nich przedwcześnie umiera. Specjaliści odnotowują coraz większą ilość zachorowań na ten nowotwór. Polki mają jednak coraz większą świadomość. Coraz więcej z nich poddaje się badaniom profilaktycznym. Niewątpliwie jest coraz więcej osób we wczesnym stadium nowotworu piersi. Kiedy tutaj zaczynaliśmy pracę, to było około 10 lat temu, no to wtedy takich zabiegów oszczędzających wykonywaliśmy około 10%. W tej chwili zabiegi oszczędzające, biopsja węzła wartowniczego i wycięcie fragmentu piersi, taki zabieg może być przeprowadzony u około 60-70% pacjentek. Więc niewątpliwie tutaj widać poprawę. Już dzisiaj takie bardzo zaawansowane, nieoperacyjne raki piersi są rzadkością. Pod tym względem sytuacja lepiej wygląda w miastach niż na wsiach. Mammografia na Dolnym Śląsku cieszy się coraz większą popularnością. Legnica pod tym względem plasuje się bardzo wysoko. Jeżeli dla Polski średnia zgłaszalność kobiet na screening jest 40%, czyli z tych kobiet między 50 a 69 roku życia, których jest w Polsce około 4 miliony, to takie dane przybliżone, nawet połowa nie zgłasza się na mammografię bezpłatną, prawda? Nie zgłasza się. Ale akurat w Legnicy mamy ponad 50% zgłaszalności, 50,5%. W Lubinie mamy, i tu apeluję do pani z Lubinia, nie prześcignęły 40%, jest 39,29% zgłaszalności, więc warto więcej w Lubinie na ten temat mówić. Najlepszy wynik w naszym województwie ma Trzebnica, 59,95. Profilaktyka raka piersi jest mocno propagowana w Polsce. W październiku, kiedy wszelkie akcje informacyjne się nasilają, na badania zgłasza się więcej pań. Inaczej jest w przypadku innego rodzaju nowotworów. Mężczyzn dziesiątkują nowotwory płuca i jelita grubego. W tym drugim przypadku medycyna również dysponuje wieloma badaniami profilaktycznymi, jednak są one zdecydowanie mniej popularne. Nawet najprostsze metody są często pomijane przez lekarzy pierwszego kontaktu. Lekarze pierwszego kontaktu nie wykonują najprostszego badania, jakie jest, to znaczy badanie stolca na krew utajoną. Właściwie każda osoba, która przychodzi z anemią do lekarza pierwszego kontaktu, to u osób w wieku podeszłym najczęstszą przyczyną anemii jest rak jelita grubego. I ci pacjenci często mają wykonywane różne takie specjalistyczne badania, poziomy żelaza i tak dalej, a o tym najprostszym badaniu, jaki jest badanie stolca na krew utajoną, nie jest wykonywane. Zbyt późna reakcja w przypadku nowotworów może oznaczać śmierć. Na początku nowotwory mogą nie dawać objawów, a jeżeli dają, to są to objawy niespecyficzne. I właśnie na takim etapie są to nowotwory uleczalne. W przypadku, kiedy nowotwór daje już objawy charakterystyczne dla danej choroby, zwykle jest już nieuleczalny. Aczkolwiek nie powiedziane, że jest niemożliwe leczenie.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2011 roku stwierdzono na Dolnym Śląsku ponad 12 tysięcy zachorowań na nowotwory złośliwe i ponad 7,5 tysiąca zgonów z tego powodu. Według szacunków blisko 40% mieszkańców województwa dolnośląskiego zachoruje w swoim życiu na nowotwór złośliwy. Szacunki nie oznaczają jednak, że nie można podejmować prób, by nie zachorować. Mogą być to objawy ze strony skóry, to znaczy jeżeli zobaczymy, że pojawia się na skórze jakieś nowe znamie, czy rośnie ono szybko, czy pojawia się guzek, który budzi nas niepokój, zmienia kolor, powinniśmy się zgłosić do lekarza. Jeżeli utrzymuje się zbyt długo kaszel, chrypka, czy kaszel zmienia charakter, powinniśmy się zgłosić do lekarza. W przypadku, kiedy zauważymy w piersi guzek, zniekształcenie brodawki, asymetrię piersi, powiększenie pod pachami węzłów chłonnych, powinniśmy się zgłosić do lekarza. Niepokoić powinno nas również zaburzenia połykania, wzgaga, zaparcia na przemian z biegunkami, pojawienie się krwi w stolcu. Nowotwór to nie wyrok śmierci, już nie w dzisiejszych czasach. Najważniejsze jest jednak, by wykryć go jak najwcześniej. Akcje typu badania przesiewowe, czy też edukacja na temat przyczyn zachorowania na choroby nowotworowe powoduje to, że zwiększa się ilość wykrywanych nowotworów we wczesnym stadium, które powodują łatwiejsze leczenie, tańsze leczenie, a także dłuższe życie danych osób. Oprócz coraz powszechniejszej profilaktyki, coraz łatwiej dostępne jest również leczenie raka nowoczesnymi metodami. W Legnicy przy Centrum Onkologii powstaje ośrodek radioterapii. Ta grupa mieszkańców Legnicy, która z tej metody leczenia musi skorzystać, nie będzie musiała już na przykład jechać do Wrocławia lub do Wałbrzycha, czyli będą mieli na miejscu. Ci mieszkańcy, którzy są spoza Legnicy, będą też mieli uproszczoną drogę, bo przyjadą już tylko do Legnicy, nie będą musieli się przesiadać jeszcze do busa i być wiezieni na przykład do Wałbrzycha. Także na pewno dla ludzi, którzy korzystają z tej metody leczenia, a są ludźmi z ciężkimi chorobami nowotworowymi, w dużym nieraz stopniu wyniszczenia organizmu tą chorobą, osłabienia operacją, jeżeli to jest radioterapia pooperacyjna, ma to ogromne znaczenie. Przed zachorowaniem na raka możemy się ustrzec, prowadząc aktywny tryb życia, stosując zdrową dietę, nie paląc, wystrzegając się alkoholu, unikając oparzeń słonecznych, szczepiąc się profilaktycznie przeciw wirusowi HPV i wirusowemu zapaleniu wątroby. Powinniśmy się również poddawać badaniom przesiewowym, jak mammografia czy cytologia.